No cześć, witajcie parapetowi ogrodnicy na kanale Beczka Wody. Słuchajcie, dzisiaj mamy końcówkę września. Udało mi się zdobyć z przycinania róże. Bardzo piękne, niestety rozwiniętej nie mam, natomiast ten pąk jest naprawdę duży. Ja mam wielkie łapska. Te pąki naprawdę są duże, jak są rozwinięte. Piękne, różowe, czerwone. Mam kilka gatunków, oczywiście są to róże szlachetne i chciałem dzisiaj ukorzenić troszeczkę sadzonek z tego porobić. Bierzcie możliwie świeże, jeżeli nie możecie ich od razu wstawić, najlepiej je wstawić do wody i ewentualnie zawinąć mokrym papierem, najlepiej szarym, zawinąć, nawet można całe zawinąć. Wilgotny, żeby to się prawda nie lało, zawiązać torebkę foliową i w chłodne miejsce położyć. Można nawet do lodówki wstawić, jeżeli nie mamy w domu innego chłodnego miejsca. Dobra, słuchajcie, do roboty, nie ma się co szczypać. Zestawik operacyjny. Okulizak, tapeciak, jakiś inny fajny, ostry nożyk. Noże oczywiście muszą być czyste, deseczka również musi być czysta, sekator. Wszystko odkażone, ponieważ róże niestety, szczególnie te szlachetne odmiany, są podatne na choroby, a jeżeli chodzi o sadzonki, no to już w ogóle. I teraz tak, słuchajcie, mamy do wyboru tutaj dwa sposoby. Jeden to jest robić króciutkie sadzonki z liściem. Jest jeszcze dosyć ciepło, ja mogę je w razie czego przestawić do domu, więc fajnie by było z liściem zostawić. Albo możemy zrobić troszeczkę dłuższe sadzonki i wsadzić je do same, tylko i wyłącznie do piachu, bez żadnych liści, i one nam się wtedy ukorzenią do wiosny. I myślę, jak to zrobić. Bo chciałbym mieć je jak najszybciej. Dobra, słuchajcie, wyjdzie w planie. Nie od dołu, tylko od góry zrobię tym razem i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Kolce można od razu poobrywać, to od razu mówię, nic nie szkodzi. To zrobimy, ucinamy górę na płasko, żeby było jak najmniejsze parowanie. Mniej więcej 1,5-2 cm nad węzłem. Można troszeczkę więcej zostawić, no, ze 3-4 cm. Jeżeli tutaj czasami czarnieje ta końcówka, wtedy można ją dopiero jeszcze przyciąć. Także można troszeczkę dłuższą zostawić, ja akurat takie miałem. I fajnie, żeby miała przynajmniej 3 węzły, czyli te miejsca, z których wychodzą liście, tutaj też się roślinka rozgałęzi. No u mnie to będzie dotąd. Do tego chyba najlepszy będzie sekator, ponieważ róże są dosyć twarde. I ucinamy 1,5 cm poniżej węzła. I teraz tak, listki obrywamy, a górne skracamy do czegoś takiego. Słuchajcie, po co się skraca sadzonki? Po to, że roślinka została pozbawiona dołu, została pozbawiona korzeni, a przez liście najszybciej woda paruje, najszybciej woda ucieka i po prostu nie dałaby rady napompować tyle wody, żeby te liście zaopatrzyć w wodę. O, tu też nawet jakieś pączki, więc to podejrzewam się fajnie, szybciutko ukorzeni. Ja sobie tutaj będę odkładał na tacę. I wiecie co? Tak sobie myślę, ja sobie nawet na tą tacę troszeczkę wody wyleję. Trudno, jakoś później cię sobie nadam. Chodzi o to, żeby one mi nie przeschły, ponieważ róże potrafią bardzo szybko przeschnąć, a ja tym bardziej jeszcze jak będę gadał, to podejrzewam, że mi to trochę więcej czasu zajmie niż normalnie. Dobra, teraz została mi taka sadzonka. Mogę taką wsadzić albo raz, dwa, trzy. Mogę ją tutaj jeszcze uciąć i tutaj mamy raz. Tu nie jestem pewien. No chyba dwa, trzy. Ale teraz pytanie. Zrobimy część dłuższych, część krótszych. I tak samo. No, tutaj zostawię mu jeszcze jednego listka. Nie, jej właściwie, nie mu. Nie jemu, tylko jej. O, możemy od góry możemy trochę dłuższe zostawiać te odcinki, natomiast od dołu 1,5 mniej więcej centymetra pod węzłem
który będziemy pokorzeniać. Raz, dwa, trzy. Dolne możemy pod kątem nawet. Tutaj jak zostanie pod kątem, w sumie, jeżeli nie jest jakaś bardzo gruba, albo zasmarujemy, albo cynamonem zastosujemy, to nic się nie powinno stać. A, i słuchajcie, jak odrywamy listek, tutaj, nie wiem czy to będzie widać, tu jest malutki pączek, tego nie obrywamy. Tutaj w ogóle, w tych pąkach, znajdują się komórki macierzyste, tak jak u mamusi, jak dziecko się wytwarza, tak samo u roślin są komórki macierzyste i one mogą się przekształcić w dowolne komórki rośliny. Czyli mogą się przekształcić w kwiaty, w liście, w korzenie, we wszystko. No, puszczaj, puszczaj. Teraz słuchajcie, tutaj. To oberwiemy. Tu jest jakiś listek. To oberwiemy. Tu sobie pod kątem i jednego skrócę, który tutaj lepiej, żeby był z tym obojętny w sumie. To za chwilkę. No szkoda, jeszcze nie pachnie, ale piękny jest naprawdę. Piękny jest ten kwiatuszek, piękne są te róże. One się fajnie pną do góry, więc pięknie wyglądają. Naprawdę, naprawdę warto. I znowu liczymy sobie raz, dwa, trzy. Czyli tutaj nad tym możemy sobie zrobić ciach. Kolca obrywamy. Zmniejszamy listki, żeby nam roślinka nie parowała. Kolce możemy poobrywać. Słuchajcie, nawet możemy troszeczkę jakimś nożykiem, sekatorem troszeczkę zdrapać tej z wierzchu, pokaleczyć tą roślinę, ona tutaj zakolosuje i z tego będzie w przyszłości puszczała korzenie. I znowu liczymy sobie. Raz, dwa, trzy. No, słuchajcie, może mi to zakwitnie. Wstawię go też do wody. No. O, ale ciężki ten pomysł. Stawimy go do... Ach, dobra, niech się nawet... No, się tłumaczy, że to nic nie będzie. I oczywiście skracamy. To nawet ładniej tak wygląda, prawda? Bo jak jest taki wielki liść na małej tej łodyżce, to w ogóle dziwnie aż wygląda. I znowu raz. Raz, dwa, trzy. Ciach. Raz, dwa, trzy. Ciach. Może się rozwinie. Do wazonika wsadzę, do córci. Jak się rozwinie, to się ucieszę. Jak nie, to trudno. Dolne obrywamy. Kolce też. Słuchajcie, co jest bardzo dla mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o takie róże szlachetne, dlaczego ja je ukorzeniam, ale nie na przykład kupuję gotowych sadzonek w sklepie. Jedna dla mnie z najważniejszych rzeczy to jest to, że zwykle róże prawie zawsze... O, tu już nawet kalus się wytworzył. No ale dobra, ja sobie to odświeżę, to cięcie stare. Raz, dwa, trzy. No, zostawimy z listkiem. Może być więcej, ważne, żeby raczej nie było mniej. Zwykle róże są szczepione na takich dzikich korzeniach, ponieważ te korzenie dzikie są dużo łatwiej jest je ukorzenić. I często po prostu ogrodnikom bardziej się opłaca to robić po prostu szczepione. Jakoś im to szybciej wychodzi. I bardzo się niestety często zdarza, że później te róże... O, tutaj mamy taką dużą. Tam sobie skrócimy na pewno. O, twardzie. No, słuchajcie, grube, jak pół mojego palca. Raz, dwa. Kolców nie liczymy jako to miejsce pączkowania. Raz, dwa, trzy. No i super, no super, musiałem zrobić inaczej.
3. O, to już czwartego mu zostawię od góry. Au! Och, ty bandyto. Tego. O, słuchajcie, no niestety nie jest super zdrowa, ale musi wystarczyć. Jak nie będzie gadania, to pozwólcie, że przyspieszę. Dobra, słuchajcie. Tyle tego mamy. Nie wiem dokładnie. Nie wiem dokładnie, ile to jest. I co dalej? Słuchajcie. Ja będę używał teraz korytka, ponieważ jak będę zabierał to do domu, a najprawdopodobniej będę to robił nawet w domu, to będzie mi wygodniej po prostu niż z taką wielką donicą. To będzie łatwiej mi to ustawić. Co robimy? Potrzebujemy do tego piachu. Najzwyklejszy piach. Najlepszy byłby piach rzeczny, taki troszeczkę grubszy. Dlaczego piach? Ponieważ piach jest surowy. Świetnie trzyma wilgoć. Słuchajcie, to stało od tamtego roku. Zobaczcie, ten piach ciągnął na wierzchu, był troszeczkę suchy, a dalej jest wszystko ładnie wilgotne. Piachu się fantastycznie wszystko ukorzenia. Przecież w momencie, kiedy roślinka puszcza korzonki, ona nie potrzebuje żadnych składników odżywczych, żadnego nawożenia, absolutnie nie dodajemy. Więc podłoże może być jałowe, im bardziej jałowe, tym lepsze. Przypomnijcie sobie, że często wiele osób specjalnie odkaża, dezynfekuje to podłoże do sadzonek, tak samo do wysiewu nasion, żeby po prostu nie było tam żadnego choróbska, tak? A piach, o, coś tu było ukorzeniane w ogóle. O, ciekawe co to było, chyba wiśnia śliwa chyba. O, sprzed 2 lat jeszcze chyba, 2 lata musiało być. Tam chyba był drenaż w ogóle z kamieni zrobiony, ale teraz nie robię drenażu. W sumie nie jest do tego nie jest absolutnie konieczne przy piachu, szczególnie jak jest jakaś ziemia, jakieś inne podłoże, to drenaż często stosuję. Poza tym ja często też daję kamienie na spód, jak może pamiętacie, dlatego że mam kota w domu do roślin domowych. I po prostu, żeby były doniczki cięższe, daję kamyki. Już mam i drenaż, i obciążoną doniczkę. Natomiast piach jest wilgotny, na tyle ciężki, że nie potrzeba. Używamy go również dlatego, że świetnie odprowadza wilgoć, więc tym bardziej nie potrzeba dodatkowego drenażu. To było chyba jeszcze robione, no jeszcze nie wiedziałem dokładnie, więc wolałem dać drenaż. Pięknie jest wilgotny piaseczek. Bierzemy sobie patyka, ołówek. A, jeszcze jedno. To na momencik odstawię. Słuchaj, róże warto końcówki zabezpieczyć. W piachu nie powinno nic im być, ale jak wiadomo, strzeżonego Pan Bóg strzeże. Ja nie mam żadnego środka grzybobójczego, żadnego ukorzenia. A nie, mam ukorzenia.
ale zrobimy to bez ukorzenia. Możemy, jak już wcześniej kiedyś pokazywałem, no, bardzo jasno. Zwykła woda utleniona. To jest taka z apteki, więc ona by była dosyć droga, natomiast można w sklepie chemicznym, czasami w ogrodniczych też jest, kupić albo to. Ważne, żeby był czysty cynamon, bez żadnych dodatków. Poza tym pięknie pachnie. I słuchajcie, robimy sobie dziurki. Ja zrobię po 3. Może tą grubszą stroną. Jeżeli macie mniej, to możecie oczywiście w kubku plastikowym, będzie wtedy widać korzonki, można w doniczce, w czymkolwiek, w wiaderku. No tylko dobrze, żeby miało jakiś drenaż. I góra i dół w cynamonie i do dziury. Cynamonie i do dziury. Jak sadzimy, starajcie się tak, żeby liście mniej więcej tak układać, żeby się liście za bardzo nie dotykały. To po prostu ułatwi nam później raz, że dostęp światła do naszych sadzonek, a dwa, że nie będzie się tam woda zatrzymywała, będzie lepszy przewiew, bo roślinki też potrzebują przewiewu. Tak. Ja często tak robię, że te na boki, a te ten. No, nie za długo będzie. Ja ona tutaj ma. Ja tutaj ma. Chyba będzie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o takie właśnie róże szlachetne, no niestety, ale lepiej zrobić takie założenie, że 100% się nie ukorzeni jednak. One są troszeczkę trudniej jest ukorzenić niż inne rośliny, niż na przykład dziką różę. One mają troszeczkę więcej wymagań. Czasami się zdarza, że się przyjmą wszystkie, ale to niestety jest rzadko. I zaglądajcie tam co jakiś czas. Jeżeli macie taką tylko możliwość, jeżeli cokolwiek gnije, od razu usuwamy. Nie bawimy się, że może się jednak przyjmie, nie. Jeżeli coś tylko jest... Jeżeli coś tylko jest chociaż troszkę podgniłe, od razu usuwamy. Żeby te bakterie gnilne nie rozproszyły nam się na pozostałe sadzonki. I wsadzamy. Dobra, ja pewnie wam film znowu przyspieszę. I spotkamy się, jak wszystko zrobię.
No i słuchajcie, zostały mi dwie. Tutaj kurde. Raz. Na pewno będzie jedna. Żeby listki miała fajnie. Ślub. A i gdzie tu jest jeszcze miejsca trochę. Dobra. Słuchajcie, mamy, warto troszeczkę podociskać, żeby ten piasek dobrze trochę poprzylegał do naszych sadzonek. Ale to jeszcze nie wszystko, żeby z tym piaskiem. O. Dobra, słuchajcie, jeżeli ktoś się boi, że tutaj jakieś grzyby mogą być, spokojnie można cynamonem wierzch opryskać. Pięknie to pachnie. Tak samo cynamon można też, słuchajcie, stosować do zwykłych roślin doniczkowych, jeżeli są jakieś problemy. I teraz jedna z najważniejszych rzeczy, trzeba to podlać. I słuchajcie, ja to powinienem wynieść na balkon, ale chciałbym to zrobić przed kamerą, a już jest noc, już jest ciemno, a nie będę całej lampy przenosił. Jakby to zrobić? Dobra, słuchajcie, spróbuję. Od razu mówię, najlepsza do tego by była konewka z prysznicem, z tą końcówką taką. Ja niestety nie wiem, gdzie mi zginęła ta końcówka, nie mam w domu żadnej takiej doniczki. Została na działce taka doniczka duża, tamta byłaby za duża. Słuchajcie, po co podlewamy? To jest praktycznie, może się uda, nawet jedyne podlewanie w czasie ukorzeniania. Natomiast jest bardzo, słuchajcie, to jest dosyć długie, mnie to drażni i dlatego ja ją sadzę sobie pod kątem. O, tu z tej strony daję ją pod kątem. O, i już dalej trochę głębiej wyszła. Jeszcze ją sobie tutaj podsypię. A co niech ma? I polewamy, ponieważ dzięki temu piasek dobrze nam się ułoży przy naszych sadzonkach. Także dobrze, mocno podlewamy. Niech ta woda nawet sobie stanie. Najlepiej jest to zrobić na balkonie, albo nad zlewem w kuchni, albo gdzieś w łazience. To by było najlepsze. I teraz już staramy się nie trząść, żeby to piasek dobrze ścisnął, ponieważ jak podlewamy, te ziarenka opadają i ściskają, no fajnie, łodygi, prawda? Ściskają łodygi, bo opadają, spływają razem z wodą i dobrze, doskonale trzymają wilgoć, natomiast tej wilgoci nie będzie za dużo, ponieważ piasek świetnie drenuje, przez piasek świetnie spływa woda głębiej. Słuchajcie, to tyle. Teraz co jeszcze warto zrobić, jeżeli byśmy robili to w doniczce czy w wiaderku, wiaderko może być głębsze, zrobić dziurki albo jakaś bardzo wysoka doniczka, naciągnąć na to foliowy worek. Ja po prostu wezmę jakąś reklamówkę albo przykryję jakimś pudełkiem przezroczystym, ważne żeby to było przezroczyste, po prostu nastawię i robimy z tego po prostu szklarnię. Dobra, słuchajcie, to na razie tyle, myślę, że kolejnych wam nie będę pokazywał, bo będzie dokładnie to samo. Kolejnych gatunków zrobię dokładnie to samo. Jeżeli macie mniej tych sadzonek, a kilka rodzajów, to warto sobie odgrodzić, podpisać, z której strony jest który gatunek róży, żeby nam się to później nie pomyliło, ponieważ te róże mogą kwitnąć nie w najbliższym roku, tylko jeszcze w następnym roku. Może się zdarzyć, że zakwitną, natomiast jeśli nie, to zakwitną za 2 lata. Teraz mamy wrzesień, czyli nie na to lato, tylko jeszcze następne. Dobra, słuchajcie, to tyle. Bardzo mi miło, że byliście ze mną.
Bardzo proszę, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i dzwoneczek oczywiście, oraz zapraszam na mojego Instagrama, tam jest jeszcze bardzo mało zdjęć, będzie więcej, ponieważ reaktywuję ten kanał, Instagram jest nowy. I co ważne, zasubskrybujcie, ponieważ na kanale, szczególnie na początku, będzie dużo konkursów, gdzie będzie można wygrać roślinki. A wiadomo, jak jest jeszcze mało subskrybentów, to macie dużo większe szanse na wygraną. Dobra, to tyle. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i heja! Zostaw subskrypcję.